Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto murzynek. Mam tutaj kostkę margaryny, 1/3 szklaneczki wody, 1 szklankę cukru, wsypujemy 1/2, bo potrzebujemy do ubicia białek. I to należy podgrzać. Podgrzewamy to na gazie. Dodajemy 2 łyżki kakao. I tą masę należy podgrzać i wymieszać. Tutaj mam białka oddzielone od żółtek. Mam 4 jajka, 2 łyżeczki proszku, 2,5 szklanki mąki. Masę kakaową rozpuszczamy, studzimy. I będziemy ubijać białka i połączymy wszystkie składniki. Masa kakaowa się rozpuszcza. Masa kakaowa już jest rozpuszczona, ostudzona i odlewamy tyle, ile żeśmy wlali wody. Więc 1/3 szklaneczki z tej masy należy odlać. Tak to wygląda, jest to odlane, zostawiamy na bok. Teraz ubijemy białka i ja zawsze do białek dodaję szczyptę soli. I dodajemy pozostały cukier. Po jednym żółtku. Dolewamy masę kakaową. Teraz już będziemy łączyć ciasto. Dołożymy mąkę, proszek do pieczenia i dokładnie ciasto należy, no może nawet to wyrobimy robotem, będzie mi prościej, albo wyrobimy. Musimy to dokładnie przełożymy do formy, którą mam wysmarowaną tłuszczem i będziemy piekli 45 minut w 170 stopniach i będzie fantastyczne ciasto murzynek. No już mamy wymieszane. Formę mam wysmarowaną tłuszczem i należy ciasto przełożyć do formy. I tak przygotowane ciasto dajemy do piekarnika. I tak oto wygląda nasz murzynek upieczony. I teraz polejemy go tą masą, którą zostawiliśmy. I posypiemy krojonymi migdałami. Może jest troszeczkę za gorący, należy troszeczkę odczekać, ponieważ ta polewa nam spływa.
I tak wygląda murzynek.